Dobry wieczór Państwu. Serdecznie zapraszam do zajmowania miejsc. Jest tu jeszcze kilka pustych z przodu. Wiem, że z przodu to jest... W pierwszych ławkach się rzadko siada, ja wiem, ale mimo wszystko jeszcze można. Ja się nazywam Łukasz Michalski, mam zaszczyt kierować Państwowym Instytutem Wydawniczym. Dzisiaj zapraszam, witam właściwie Państwa w naszych progach na spotkaniu z mistrzem, z Andrzejem Krause i w jakimś stopniu jego książką, bo myślę, że tutaj głównie będziecie pewnie Państwo rozmawiać o całej twórczości, zresztą nie wiem tego, bo to dla nas jest specyficzna dosyć sytuacja. Powiem tak, że to jest przede wszystkim przedsięwzięcie wspólne, to nie jest przedsięwzięcie PIW-u. Jest to przedsięwzięcie, które podjęliśmy w wyniku zachęty i propozycji Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta. Pani dyrektor Hanna Wróblewska gdzieś tutaj chyba jest, ja nie widzę, bo mi reflektor w oczy świeci, ale podejrzewam, że gdzieś jest. I tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować i no podziękować wszystkim za zaproszenie, bo dla mnie to była ogromna radość i przyjemność i szczęście, że mogliśmy w tym wziąć udział. I pozwolę sobie jeszcze na tych kilka słów dlaczego. No, przede wszystkim dlatego, że jak Państwo widzicie, ta sala z Andrzejem Krausem ma już co nieco do czynienia. Została przepięknie udekorowana tymi absolutnie unikalnymi zresztą rysunkami naszych autorów, które mistrz zechciał zrobić na naszą prośbę, na nasze zamówienie. I tak sobie pochlebiam. Jak Państwo widzicie, mural z tyłu też jest robiony przez młodych artystów z ASP, ale to jest dokładny rysunek Andrzeja Krausego. Tak bym powiedział, że Andrzej Krause jest jakoś tak związany z nami mocno teraz, po tym odrodzeniu zwłaszcza PIW-u i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, że mogłem wziąć udział w tym projekcie, znaczy nasze wydawnictwo, że dla nas to jest wielki zaszczyt, ale też wielka przyjemność po prostu. I jeśli Państwo pozwolicie już na koniec, żeby nie przedłużać, pozwolę sobie też podziękować tak pro domo sua, bo przy książce tak to jest, proszę Państwa, że książki się nie dzieją bez redaktorów prowadzących. I tutaj taką osobą, która to wszystko spięła i pracowała nad tym, a nie był to łatwy projekt, jest Elżbieta Brzozowska. Nie wiem, czy Elżbieta gdzieś tutaj jest. Jest. Brawo, Elżbieto, dziękuję Ci bardzo. Ja byłem bardzo zaniepokojony, bo my nie wydajemy albumowych wydawnictw i to był taki... Ale wiedziałem, że w momencie, w którym Elżbieta wzięła to do prowadzenia, to już w tym momencie było zupełnie pewne, że to się na pewno uda. Znaczy, ja już mogę się tym nie przejmować, co jest wyjątkowo rozkoszną sytuacją dla dyrektora. To pewnie pani Hanna potwierdzi. Nie przedłużając zatem, jeszcze raz dziękując zachęcie, w pas się kłaniam. Zapraszam przy okazji na wernisaż wystawy, która się odbędzie już w piątek w zachęcie, więc, bo to są wydarzenia w gruncie rzeczy łączone, one są wspólne w pewnym stopniu. I oddaję głos panu redaktorowi Goćkowi, który to spotkanie poprowadzi i zapewne przedstawi gości i dalej już w świat Andrzeja Krausego zapraszamy. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, dr Łukasz Michalski, nasz gospodarz, szef Państwowego Instytutu Wydawniczego. Dziękujemy pięknie. Ja też dziękuję za zaproszenie, bo to prawdziwy zaszczyt móc w takim wydarzeniu uczestniczyć. W wydarzeniu, którego głównym bohaterem jest Andrzej Krause. Witamy serdecznie. Jest z nami również znakomita krytyk pani Monika Małkowska. Witam serdecznie. Ja tak przez chwilę, jak jechałem tutaj, pomyślałem sobie o dumo niezmierzona, że przez chwilę nawet udało mi się w życiu pana Andrzeja pełnić niesłychanie ważną rolę, bo kiedy pracowałem w Dzienniku Rzeczpospolita w dziale Opinie, pełniłem tam funkcję człowieka, który się nazywa sekretarz działu.
i do obowiązków sekretarza działu. Między innymi należało, żeby do artykułów były odpowiednie główki ze zdjęciem autora, tak, dołączone i to, żeby jak ktoś na przykład na opinię pisze tekst o Donaldzie Tusku, to żeby było zdjęcie Donalda Tuska, a nie na przykład jakieś inne. Ale często zdarzało się też, że pojawiały się teksty, których nijak nie można było zilustrować. Wtedy szef działu Dominik Zdort mówił: pisz do Krauzego. No i wysyłało się ten tekst do mistrza do Londynu po to, żeby bardzo szybko otrzymać ilustrację. Więc to po pierwsze. Po drugie, dział opinie zarządzał też niezwykle ważną stroną w gazecie, stroną drugą, na której pojawiały się komentarze i na której codziennie pojawiał się rysunek pana Andrzeja, który jest niezwykle pracowity i lubi też rysować trochę na zapas. Więc zawsze tych rysunków było dużo więcej niż miejsca w gazecie. W związku z tym w ostatniej chwili trzeba było zdecydować, który rysunek w tym dniu akurat najbardziej pasuje do tego wszystkiego, co znajduje się na drugiej stronie gazety i w ogóle do tego, co jest tego dnia na froncie gazety. I to zadanie spadało na małego, skromnego sekretarza działu opinii. Co czyniło mnie przez tę krótką chwilę między wyjęciem rysunku z katalogu i włożeniem go na stronę panem nad kierownikiem, jakby nie patrzeć. To się potem kończyło, bo przychodził redaktor, patrzył i mówił: nie, weź jakiś inny, wybierz. Cieszę się niezwykle, że mamy okazję rozmawiać dziś z panem Andrzejem, ponieważ też nie jest on częstym gościem w Polsce, nad czym ubolewam, preferując Toskanię i Wielką Brytanię z przyczyn zupełnie niezrozumiałych, gdyż przecież wszyscy wiedzą, że pogoda w Polsce jest lepsza od londyńskiej, a kuchnia lepsza od włoskiej. To zupełnie oczywiste. Ale może po prostu to jest tak, że nasz gość lubi się przyzwyczajać. I jak to ładnie, no będę się posiłkował cytatami z tej wspaniałej książki, jak to ładnie szanowna małżonka o nim powiedziała, co zresztą tutaj w wywiadzie obszernym się znajduje. Andrzej zawsze charakteryzował się tym, że aktywnie unikał pracy. Wiem, że podróży nie unika, aczkolwiek też, jak wyznaje w wywiadach, pracę wozi wszędzie ze sobą, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest to tylko kwestia zeskanowania rysunku i przesłania go do redakcji. Szanowni Państwo, mamy też do czynienia dzisiaj z premierą książki z nowego, nieznanego jeszcze gatunku, bo to nie jest ani katalog wystawy, ani zbiór prac krytycznych, ani The Best Of, ani autobiografia, ani wywiad Rzeka. To jest wszystko razem, to co powiedziałem. Bo mamy tutaj i obszerny wywiad, w którym są wspaniałe, wzruszające wspomnienia i wybór mniej znanych, przepięknych prac Andrzeja Krauze i teksty innych na jego temat, w tym jego przyjaciela Patricka Wrighta. I to, co mają do opowiedzenia na jego temat krytycy, na przykład opowieść Wojciecha Stanisławskiego o nieznanych, pewnie zdecydowanej większości odbiorców, którzy kojarzą Andrzeja Krauze głównie z rysunkiem gazetowym, satyrycznym, rysunków drzew, które od pewnego czasu bardzo wiele miejsca w tej twórczości zajmują, a które niektórzy pewnie mieli okazję na osobnej wystawie zorganizowanej przez Kongres Polska Wielki Projekt 2 lata temu obejrzeć. Wszystko to w tej książce się znajduje. W związku z tym, płacąc raz, mają Państwo jakby 5 książek, więc proszę nie narzekać, gdyby komuś wydawało się, że cena jest jakaś odrobinę wygórowana. Ale tak spróbując przejść już do konkretów. Panie Andrzeju, z iloma w tej chwili redakcjami Pan współpracuje? W tej chwili pracuję niewiele już. Nieco bliżej do mikrofonu, proszę. Tak. Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie i będę teraz odpowiadał na pytania. Zapraszam. Więc pracuję w tej chwili jeszcze z Guardianem, z miesięcznikiem w Nowym Jorku, poświęconym nauce. I pracuję z polskimi jeszcze tygodnikami Do Rzeczy i Sieci. I z magazynem pana Zdorta na internecie. Tygodnik w Telewizji Polskiej. Tygodnik w Telewizji Polskiej. Pracuję coraz mniej,
w porównaniu z tym, co się działo 15, 10 lat temu, 20, to jest prawie jakbym nie pracował, jakbym był na emeryturze. Ale bardzo mi to odpowiada, ponieważ mam więcej czasu na swoje własne prace, które jakby zawiesiłem przez 15 czy 20, może więcej lat, ponieważ byłem zbyt zajęty rysowaniem do gazet na całym świecie. A te własne prace to co takie? A moje własne prace to, co pan wspomniał, drzewa, rysunki drzew i wycinanki drzew. Wycinanki w czarnym papierze dla samego siebie, dla własnej przyjemności. I ilustrowanie książek, które bardzo lubię, którymi po prostu żyję, dla wymyślonych przeze mnie wydawców. To znaczy nie ma wydawcy i prawdopodobnie nigdy nie będzie, ale ja pracuję jakbym go miał. Jakbym miał deadlines, kiedy mam daty, kiedy muszę dokończyć, zakończyć jakiś cykl, jakiś rodzaj mojej pracy. W tej chwili mam na warsztacie dwie rzeczy. Jedno jest to, co zobaczą Państwo i w książce, i na wystawie. To jest ilustracje do Niewidzialnych miast Italo Calvino i do Pinokia Collodiego. A w albumie, dodajmy, można znaleźć też ilustracje do prac Kawki i pieśni Boba Dylana, gdzie do wybranych utworów takie pojedyncze ilustracje się znalazły. To są zarówno Kawka, jak i Dylan. To są projekty, które miały być też robione z myślą o wymyślonym wydawcy. Kawkę udało mi się skończyć, Dylana już nie, ponieważ byłem zbyt zajęty pracą do gazet. Teraz zaczynam mieć więcej tego czasu, więc myślę, że do pewnych starych tematów wrócę. Padło tutaj takie słowo, które dla niektórych może być pewnie mocno zaskakujące, wycinanki. To ja w tym momencie poproszę panią Monikę Małkowską, która była kuratorem takiej wystawy, o której może ktoś słyszał, może nie. Andrzej Krause, Walka wycięta skalpelem. Była ekspozycja w ramach projektu Kadry pod napięciem. Pani Monika była kuratorką tej wystawy. No, od razu powiem, że tytuł od tej walce wyciętej skalpelem to on jest bardzo dwuznaczny, bo dotyczy nie tylko techniki twórczej, ale też i pewnych wydarzeń w życiu autora, które sprawiły, że ku takiej, a nie innej technice się obrócił. Pani Monika. Dobry wieczór Państwu. Także mi bardzo miło widzieć Państwa tutaj na tej sali. No a jaki jest powód, to wszyscy wiemy. Zaskoczyła mnie kubatura tej książki Pan Pióro, ponieważ jakoś z zaprzeczeniem własnego tytułu, własnej nazwy. No, Pan Pióro to raczej coś lekkiego. Oczywiście odnosi się też do Henri Michaud, niejaki Piórko, prawda? Moja ulubiona onegdaj książka. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zna takie krótkie opowiastki o filozoficznym, może troszeczkę pan Cogito się tam gdzieś tam wykłaniał. W każdym razie niejaki Piórko w postaci pana Pióro pojawia się w albumie. Nazwijmy to tak, no bo skoro do określenia jest dość trudne, to nazwijmy to po prostu album. Pojawia się w różnych formach. Pan Pióro to są jego, no troszeczkę takie pokazujące własny los, ale również uogólniony los rysunki. Sięgają bardzo wczesnych lat. Natomiast to, o czym raczył powiedzieć, bo dziękuję bardzo, że w ogóle zostało to wspomniane. Byłam pewna, że nikt o tym nie wie, że to tajna, była zupełnie tajne wydarzenie, jak wspomniał redaktor Gociek. Rzeczywiście w Radomiu i wtedy Andrzej był w Polsce i to też chyba było kryptowydarzenie. W październiku była otwarta, właściwie zainaugurowana, bo to trudno nazwać otwarciem mural. Otwarcie zainaugurowany został mural
który składał się z 10 prac z cyklu Walka karnawału z postem. Wielce symboliczne sceny. Część z nich znajdą Państwo tutaj w tej książce. Co było niesamowite? Otóż ja z pewną nieśmiałością zaproponowałam Andrzejowi, żeby wziął udział w czymś, co no, zupełnie nie jest charakterystyczne dla jego twórczości. Mianowicie ten mural, który jest prezentowany, on się już skończył, prezentacja tego akurat muralu, niemniej następny już wkrótce się otworzy, czy też zostanie zainaugurowany. To jest kolos, to jest prawie 30 metrów bieżących na 2 metry wysokości. Byłam zaniepokojona, czy w ogóle Andrzej taką skalę połknie, no bo co, to jest zupełnie inna i formuła, bardzo otwarta, bo jako, że to jest na ścianie, to każdy może zobaczyć. Wówczas, kiedy pojawi się w elektrowni, to jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, przejdzie przez hol, a nawet nie musi przechodzić przez hol, bo jest przeszklona ściana, no to to zobaczy. Czyli każdy przygotowany lub nie ma kontakt z takim dziełem sztuki, z taką formułą, bo na wystawę no to już trzeba się świadomie wybrać, chyba że jest się małym dzieckiem i zaciągniętym przez rodziców. Zakładam, że już od nastoletnich, od nastolatków jest to świadome wybranie się na wystawę, więc ten mural był czymś kompletnie nowym dla formuły artystycznej Andrzeja. Tymczasem on nie tylko, że przyjął wyzwanie, ale proszę mi wierzyć, im ktoś jest większy, im większy artysta, a naprawdę z wieloma kontaktowałam, im większy artysta, tym się z nim łatwiej pracuje. Ja nie wiem, na czym to polega, ale nie wiem, chyba talent, świadomość pracy, pokora, to wszystko idzie w parze, bo artysta, który ma świadomość tego, że ten drugi też no, coś od siebie daje, wkłada jakąś pracę, nie ośmiela się no, tak być takim, no, nie wiem, lekceważącym wobec kogoś innego. A skąd mi się w ogóle wzięła ta idea, żeby Andrzeja Krause zaprosić do zupełnie dla niego nieoczekiwanego i nigdy wcześniej chyba nie próbowałeś muralu, prawda? Nie. Otóż zobaczyłam pracę Andrzeja. Ja zresztą on gdzieś pracując w Rzeczpospolitej i miałam no, na co dzień kontakt z tymi pracami. Potem byłam na wystawie, którą nie wiem, czy ktoś z Państwa widział. Była ona w Krakowie w, nie chcę pomylić nazwy, Centrum Żydowskim? Tak, Centrum Kultury Żydowskiej. I tam się jakoś bliżej poznaliśmy, czy też rozpoznaliśmy się, bo studiowaliśmy na tej samej uczelni troszkę w innych latach. Mijaliśmy się gdzieś pewnie, bo to wszyscy się tam znają, mijają na Akademii Sztuk Pięknych. Ale wcześniej jeszcze widziałam wystawę Andrzeja w Muzeum Karykatury. I tamże po raz pierwszy zobaczyłam film, animację tytułową dla wystawy, którą zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy, za 2 dni już w Zachęcie, Lekcja fruwania. Zobaczyłam tam pełną wersję. Tej wersji już nie ma, a w każdym razie, jeśli komuś z Państwa wiadomo, gdzie jest ta pełna wersja z finałem, którego nie zdradzę. Brakuje 20 sekund, dobrze mówię, Panie Andrzeju, czy więcej, mniej więcej? Mniej niż 20 sekund. Ale no, puentujących ogromnie tę metaforyczną pracę, świetną zresztą, to ja tam widziałam w Muzeum Karykatury i właśnie nawet wspólnie myśleliśmy o tym, gdzie to można by znaleźć, czy może w Muzeum Karykatury, ale nie, to już jest, tak dawno temu było, że to nie ma szans. Potem widziałam pracę Andrzeja na różnych wystawach, nieczęsto tutaj w Polsce były takie wydarzenia, ale widziałam niejako w odcinkach jego twórczość, bo widziałam i cykl drzewa, który nie ma nic wspólnego z tymi ostrymi, politycznymi, metaforycznymi, właściwie takimi społecznymi tematami, jakie Andrzej podejmuje w swoich prasowych rysunkach. Po prostu czysta poezja i czysta przyjemność.
A następnie widziałam jego robione skalpelem pracę w Kortegardzie już 3 lata temu, bo to był 2017 rok, czyli już 3 lata temu, kiedy obydwoje bracia Krause dostawali nagrodę państwową. I pamiętam, że mnie zachwyciły te rysunki. Jak to możliwe, że od kreski na początku drogi bardzo gęstej, taki troszkę to był typ angielski, ilustracje angielskie, jeśli państwo sobie skojarzą, no na przykład, nie wiem, z Alicją w Krainie Czarów. Gęsta kreska, gęsty rysunek, taki, który poprzez zagęszczenie kresek walorował od czerni do szarości, do bieli oczywiście, w miejscach, gdzie kresek nie było. Poprzez coraz bardziej syntetyczne i coraz bardziej takie zdyscyplinowane, ale też i ostre w wyrazie prace, doszedł do wycinanych skalpelem. Ja nie będę odbierała Andrzejowi tej przyjemności, żeby opowiedział, jak doszło do tego, że użył zamiast piórka, zamiast pisaków, właściwie głównie piórko było twoim narzędziem, pisaki raczej nie. No, czasami się pojawiał też kolor, choć z rzadka. Jak to się stało, że doszedł do tego ostrego narzędzia chirurgicznego, niebezpiecznego? Ale myślę, że tutaj coś jest zaskakującego, że wraz ze zmianą narzędzia Andrzej się robi... Nie to, że dosadny, bo to jest wyjątkowej kultury człowiek, więc dosadność nie leży w jego naturze. Coś coraz bardziej skrótowo, coraz mocniej chcę powiedzieć. Tak jakby piórko, delikatne narzędzie łączyło się z no, takim może bardziej optymistycznym, młodzieńczym postrzeganiem świata. Tak w tej chwili skalpel... to jest uderzenie pięści. Jeśli można podejrzewać Andrzeja, że potrafi uderzyć pięścią, bo chyba nigdy nie wyobrażam go sobie w takim stanie. Także, no wiadomo, człowiek się z czasem zmienia, a artysta, który nie biegnie z latami, nie odmienia się, nie zmienia swoich prac, nie zmienia formy swoich prac, staje się po prostu nudny. Znamy takich, którzy jakś raz uczepili stylu, to tkwią w tym i chyba niekoniecznie lubimy wówczas. Natomiast Andrzej nie nudzi, nie przynudza. Zmienił się zarówno jego rysunek prasowy, mówię o formie, nie mówię o tematach, i zmieniły się jego prace osobiste. No a nie chciałabym zagadać państwa, bo tutaj ważniejszy jest bohater. W związku z tym przekazuję nie tyle pióro, chciałabym powiedzieć redaktorowi. A ja przekazuję natychmiast głos mistrzowi, bo to jest rzeczywiście niezwykła historia. Do warstwy przekazu to jeszcze za chwilę dojdziemy, ale zacznijmy właśnie od zwrotu do tej nowej techniki zwrotu, który był konsekwencją też dramatycznych wydarzeń po prostu w pana życiu, związanych z pana zdrowiem, no bo takie jest przecież źródło wycinanek. Tak. Ja po prostu w 2011 roku miałem operację serca i po tej operacji wpadłem w jakąś dziurę, w jakiś dół. Po prostu bardzo moje serce pięknie pracowało, ale moja głowa przestała pracować. I pewnego dnia próbowałem coś udekorować, papier, używając nożyczki i trochę odrobinę czarnego papieru. Bardzo mi się to spodobało, ale po tej operacji w ogóle mi się odechciało już rysować w ogóle. Nie tylko do prasy, ale i dla siebie. I wtedy zacząłem nożyczkami wycinać jakieś sceny, postacie. Wyłącznie robiłem to dla siebie. Jeden z moich przyjaciół angielskich odwiedzał mnie regularnie i właściwie pomagał mi wychodzić z tej depresji, z tego dołu. I pewnego dnia przyniósł mi skalpel i powiedział, że spróbuj tym skalpelem wycinać, bo to jest łatwiej w papierze niż nożyczkami. I użyj narzędzia, którym ciebie cięto. Spróbuj teraz ciąć papier.
naprawdę jakoś się strasznie polubiłem tę technikę i w tej chwili, gdybym mógł, to bym tylko to robił. Ja pożyczę sobie teraz zdanie z książki. Wycinankowa wojna postu z karnawałem. Jak Goya do fascynacji, którym się przyznaje, nie taje Andrzej Krause rozczarowania bliźnimi. Gdy rozum śpi, budzą się upiory. Rozum można uśpić nadmiarem uciech, trunków, żarcia, a skruchę można udawać, zamaskować się, przyczajać. Co do formy, Krause bywa dosadny. Niekiedy wydaje się, że eksponowanie ludzkich negatywów cielesnych i charakterologicznych sprawia mu sadystyczną frajdę. Zobaczycie Państwo w książce Pan Pióro część tych prac i rzeczywiście widać, że ten skrót jest faktycznie czasami niesłychanie mocny. Czy Pan, Panie Andrzeju, z biegiem lat coraz surowiej gatunek ludzki zaczyna oceniać? Z jednej strony na pewno tak. Może trochę dlatego, że mam takie poczucie, że coraz mniej mam czasu na ocenę siebie i otoczenia i w ten sposób mogę powiedzieć moich współtowarzyszy życia. I prawdopodobnie z tego powodu jestem bardziej, nie wiem, dynamicznie agresywny, o tak bym powiedział. Coś. Ale na pewno też zmiana techniki, która wydawała mi się na początku zupełnie przypadkową, stała się, nagle się okazało, że to jest coś, na co czekałem i czego potrzebowałem, żeby znowu odzyskać przyjemność w tworzeniu. Ponieważ całe życie starałem się rysować i wszystko, co robiłem, czym malować, projektować plakaty, starałem się to robić nie dla zysku, nie dla sławy, ale dla własnej przyjemności. I to było właściwie i jest jakimś motorem napędowym dla mnie. Ja myślę, że... Tak, proszę, proszę. Nie, ja bardzo przepraszam, bo w zasadzie nie ustaliliśmy, kto komu będzie odbijał mikrofon, więc ja z całą pokorą milczę. Akurat ten fragmencik, który dziękuję, że zacytowany był, bo pochodził z mojego tekstu, właśnie z tej elektrowni, ale pomyślałam sobie jeszcze o czymś bardzo dziwnym. Pióro to, jak wiadomo, jest narzędzie, które biega po papierze. Pióro, piórko, jak to nazwać, ono jest po powierzchni. Ślizga się albo drapie, ale jest na powierzchni. Natomiast skalpel wchodzi w głąb, czy to ciała ludzkiego, czy to właśnie papieru. Wycinanki, te skalpelem robione Andrzeja, trochę odwołują się formą do średniowiecznych, i nie tylko średniowiecznych, ale w ogóle do drzeworytów, do ekspresyjnych drzeworytów, bo jak Państwo zapewne wiedzą, ekspresjoniści niemieccy bardzo chętnie posługiwali się tą formą, czyli drzeworytem, plakaty z tego robili. I to jest drapieżna forma, która wchodzi w głąb, bo drzeworyt no to jest klocek drewniany lub też linoryt, jak to współcześnie zastąpiono, gdzie się ryje, wchodzi się w ciało. Wchodzi się w ciało, czy to drewna, czy linoleum i dopiero to się odbija. I ja myślę, że coś w tym jest, że Andrzej coraz w głębiej włazi w życie. Z pewnością często się filozofuje. To nie jest filozofia podobna do tej, której używamy, no nie wiem, w odniesieniu do Kanta czy Schopenhauera, ale jest to refleksja nad życiem, tak bym to nazwała. No. Zgadzam się z tobą w zupełności, ponieważ wydaje mi się, że z wiekiem coraz chętniej, i nie tylko ja, ale każdy z nas wraca do jakichś refleksji, które odbijają się jak piłeczki takie, jakieś przypominają się, wracają do nas i dotyczy to naszego życia. Moje prace chyba były zawsze związane z tym, co się działo wokół mnie i
wokół moich najbliższych. I właściwie może teraz jestem bardziej melancholijny niż byłem kiedyś, a z drugiej strony właśnie bardziej chyba dosadny. I w wycinance znalazłem jakieś uzupełnienie czegoś, co robiłem wcześniej. Ja myślę, że tę melancholię to znakomicie widać w owych ilustracjach dla nieistniejących wydawców do jak najbardziej istniejących książek. Za chwilę o tym też dwa słowa powiemy. Natomiast tą dosadność rzeczywiście w wycinankach. Ja bym zwrócił też uwagę na taką rzecz, że kiedy tak się na nie patrzy, pierwsze wrażenie, jakie jest, kiedy się widzi owe prace, to jest jednak praca plamą, a nie kreską bardziej. One nawet z pewnej odległości zamieniają się w takie piktogramy, jakby autor się z nami komunikował jednym znakiem dosłownie. Zresztą jak się później przyglądamy tym pracom, to szczególnie tam, gdzie widać ową wojnę postu z karnawałem, te przenikające się, szczepione ze sobą postacie, to wszystko aż w takie bardzo proste, mocne, dosadne chyba właśnie komunikaty się zamienia. Zdecydowanie część tych rysunków, wycinanek, nie rysunków, wycinanek, mogłaby zaistnieć czy to jako plakat, czy to jako samodzielny znak. I zwróciłam jako uwagę... Jako graffiti na murze tak, budynku. I cudownie się to sprawdziło. To było świetne. W tej skali, jak powiedziałam, 2 metry z hakiem na 30 metrach długości. Świetnie się to sprawdziło. Ale proszę Państwa, to się również... Przepraszam. To się również tutaj sprawdza, prawda? To się sprawdza i w formie znaku. To jeszcze jest inny pomysł na wykorzystanie talentu Andrzeja. Jeśli mogę, lekcja fruwania. No jednak niech ten tytuł przywoła czasy, kiedy Andrzej robił dyplom na Akademii Sztuk Pięknych i zaproponował coś... No, bardzo dziwnego, jak dla kogoś, kto studiuje grafikę. W tym momencie, zaraz coś powiem więcej na ten temat, ale chciałbym, na sali tutaj znajduje się mój profesor, dzięki któremu zrobiłem film Lekcja Fruwania. Nazywa się Daniel Szczechura. Jeśli widzę, naprawdę? Tak. Prosimy. Jest Daniel? Czy możemy, Danielu, prosimy o powstanie i ukazanie się wszystkim Danielu. Pozostałym. Brawo. Ja chciałem... Broda przed tym nie ratuje. Chciałem tutaj powiedzieć, że właśnie dzięki mojemu profesorowi zająłem się filmem animowanym, ponieważ mój profesor był znakomitym sam filmowcem i laureatem wielu licznych nagród, ale ja nie byłem dobrym studentem, ale kiedy jego spotkałem, jakoś odnalazłem się. I w związku z tym dlatego chciałem wspomnieć Daniela, ponieważ dzięki niemu zaistniał ten film. Robiłem go jako student, a zrealizowałem go w normalnej studio miniatur filmowych, tak. Studio firma. I ten film zaistniał jako produkcja normalna. Mhm. On oczywiście miał swoje problemy wynikające z sytuacji, ale mimo że brakuje nam tych 10 sekund, zdaje się, w tym filmie obecnie i nie wiem, gdzie te 10 sekund jest. Wspominam to bardzo pozytywnie. Było to dla mnie wspaniałe doświadczenie, a również chyba dzięki współpracy z moim profesorem jakoś nabrałem przekonania do tego, co robię. I to była najważniejsza rzecz z tego filmu. Bardzo się cieszę, że jest na sali profesor Daniel Szczechura, również z racji osobistych, bo także u niego miałam przyjemność chodzić na zajęcia z fotografii i też próbowałam się w filmie animowanym, ale o tym potem. Andrzeju, jak było z lekcją fruwania? Skąd ta koncepcja? No, oczywiście odnosiła się do realiów PRL-owskich, choć była zakamuflowana, ale cenzura wyczaiła. Ale była to również alegoryczna i metaforyczna historia o życiu każdego
człowieka, artysty, ale w ogóle każdego człowieka. W każdym z nas jest jakaś ta odrobina chęci fruwania, wolności całkowitej i oderwania się od, tak powiem, tak przychodzi mi do głowy, takie oderwania się od, takich, od krat codzienności. Załóżmy, że to tak nazwę. Ale zrobienie tego filmu było dla mnie w ogóle jakimś wyzwaniem, jakąś przygodą wielką. Z czasem, bo teraz ten film był zrealizowany w 1973 roku, czyli dawno, dawno temu, został ten tytuł w sumie dla mnie i ten tutaj moja kuratorka wystawy, pani Hanna Wróblewska, użyła to jako metaforę związaną z moim życiem. I myślę, że to jest najciekawsze. No ale to tak naprawdę, jak można powiedzieć, jak w małym ziarenku ukryte jest całe drzewo, no to w tej pracy dyplomowej, bo to była praca dyplomowa, tak naprawdę no jest cały Andrzej Krause późniejszy, bo przecież i pana te rysunki, które dotyczą kwestii życiowych, nazwijmy to ta część filozoficzna, ale też i te polityczno-satyryczne, te najostrzejsze, to tego, w jaki sposób my sami sobie wolność odbieramy, jak jesteśmy do tego nieprzygotowani, to jest tak naprawdę niezależnie od tego, kto jest bohaterem tych rysunków, to jest podstawowy cały czas temat tej twórczości. No, bo w skrócie opowiem Państwu, film Lekcja fruwania opowiada o ptaku, który trafia do klatki, marzy o wolności, a kiedy nadarza się okazja, żeby na wolność powrócić, nie potrafi już z tej wolności skorzystać. No, jest trudno nie mieć w głowie tego skrótu, tej metafory, jak się tak naprawdę na wszystkie późniejsze prace Andrzeja Krause patrzy. Bardzo dziękuję, bo to był bardzo wspaniały komplement. Dziękuję. Ale chciałbym przejść teraz do tych ilustracji, do książek nieistniejących wydawców, książek istniejących jak najbardziej. Mówił pan o tym, że trochę się robi mniej cierpliwy i bardziej dosadny w miarę tego, jak odczuwa, że ma trochę mniej czasu. W ubiegłym roku bodajże ukazała się taka piękna książka nieżyjącej już amerykańskiej pisarki Ursuli Le Guin, zatytułowana Nie ma czasu. Ponad 80-letnia pisarka, która przez całe życie żyła w nieprawdopodobnych, fantastycznych światach, aczkolwiek nie tylko w fantastycznych książkach. Ostatnią książkę, jaką napisała, to były takie krótkie notatki o tym, co widzi za oknem, jak drzewa tracą liście, jak sąsiedzi wyprowadzają psy na spacer. I te jej zapiski, ona sama opatrywała takimi komunikatami do czytelnika wprost. Każda sekunda się liczy, każda minuta. Nie wiem, czy jeszcze będę kiedyś miała okazję widzieć te spadające liście. Nie ma czasu. Po prostu nie ma czasu. Pewnie artysta czuje to jeszcze bardziej. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale też u wielu ludzi następuje w związku z tym w pewnym momencie zwrot właśnie ku klasyce. Ileż ja razy słyszałem od rozmaitych ludzi zdanie: ja już właściwie nie czytam nowych rzeczy, bo ja nie mam czasu na czytanie słabych rzeczy. Wolę jeszcze raz wrócić do Don Quixota, wolę jeszcze raz przeczytać Lalkę, wolę jeszcze raz zmierzyć się z Prustem. No i tak, kiedy sobie patrzę na listę tych tytułów, zastanawiam się, na ile są to po prostu pozycje, które były w jakiś sposób szczególnie w pana życiu ważne i chciał pan do nich właśnie w ten sposób jeszcze wrócić. Aczkolwiek pewne momenty wydają mi się trochę zaskakujące, bo Kafka a Dylan, prawda, na przykład, no to już lekka niespodzianka jest. No Calvino, Dylan pewnie bym szybciej, gdybym się uparł, znalazł jakiś krytyczny pomost między nimi. Nie wiem. To jest trochę tak, co ja lubię. Ja bardzo dziwne rzeczy lubię, i szczególnie w literaturze. I rzeczywiście Kafkę zacząłem czytać, kiedy miałem chyba 14 lat, 15. I strasznie to polubiłem. I to Kafka do mnie wracał cały czas. Dylana piosenki poznałem później, ale znalazłem w nich coś, co bardzo mnie poruszało. Zacząłem robić rysunki do tego znacznie później.
kiedy jakby to w sobie przetrawiłem wszystko i chciałem znaleźć jakąś swoją metaforę na te opowiadania czy na te piosenki, a właściwie pieśni, bo to jest duża poezja z odrobiną muzyki. I myślę, bo tutaj pan wymienił tych dwóch autorów, ja myślę jeszcze o Kolodim, którego poznałem, ktoś mi to czytał, nie wiem, matka, ojciec, kiedy w ogóle byłem bardzo mały. Ale po prostu taki Kolodi utkwił we mnie i oczywiście dla mnie ten Kolodi to nie jest książka dla dzieci w ogóle. To jest jakaś opowieść dorosłego dla dorosłych, a właściwie jest to prawdopodobnie autobiografia samego Kolodiego. I ja w tej książce cały czas znajduję jakieś rzeczy o życiu, nie tylko moim, ale życiu o świecie. I jest to jakieś zmaganie się. Wymieniłem Kolodego i został jeszcze Italo Calvino, który jest najbardziej, jak niby można powiedzieć, poetycki. I dziwna jest to książka. Wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają ją, są ludzie, którzy nie znoszą ją, bo jest zbyt właśnie jakaś upstrzona poezją i jakimiś dziwnymi sytuacjami, ale ja znalazłem tam tę książkę bardzo jakby surrealistyczną dla mnie, a ponieważ sam uwielbiam, jestem podszyty gdzieś surrealizmem, bardzo mi się to podobało i postanowiłem to wprowadzić jakby ten świat Calvino w mój świat rysunku. W związku z tym oczywiście moje ilustracje do Calvino to nie są ilustracje tych opowiadań, tylko raczej moja interpretacja miast, które on sobie wymyślił. Czyli to jest jakby następny, można by powiedzieć, miasta, które wymyślił sobie Andrzej Kraus. I również robiąc rysunki, robiąc wycinanki, bo to techniką wycinanek jest robiony Pinokio, nie jest to ten czysty Pinokio, który jest w zapisie w książce, tylko to jest moja interpretacja Pinokio. I to samo oczywiście wtedy, wracając do dwóch pierwszych rzeczy, czyli do Dylana. To nie są, podejrzewam, miłośnicy piosenek Boba Dylana powiedzą mi, że to w ogóle nie ma nic wspólnego. Moje obrazy nie mają nic wspólnego z Dylanem i prawdopodobnie miłośnicy Kawki mogą powiedzieć, że co ja narysowałem. To nie, przecież tego nie ma w ogóle w opowiadaniu. Tego, nie o tym jest to opowiadanie. Ale to mnie to szalenie porusza i traktuję to jako swoje. To pan z wyprzedzeniem, panie Andrzeju, tak naprawdę odpowiedział w dużym stopniu na moje kolejne pytanie, bo też to sobie odnotowałem. Będą państwo zaskoczeni, jak otworzycie książkę Pan Pióro, bo tak, ilustracje do Pinokia, szczególnie dla ludzi, którzy jak ja wychowywali się na Szancerze i tych wersjach nieustannie wznawianych przez długie lata, są niesłychanie mroczne. Ale kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, to jest to też jednak bardzo ponura i mroczna historia, która z tymi takimi skrótowymi, upupiającymi wersjami uładzonymi dla dzieci niewiele ma wspólnego. Zresztą tak naprawdę klasyka bajek w ogóle tym się charakteryzuje. Ta wartość, która w nich była, to pewne okrucieństwo, które pozwalało też dziecku pokonać później pewne ograniczenia, pewne traumy, to była niesamowita edukacyjna, terapeutyczna siła, która w nich była. Współczesna popkultura, która kastruje na siłę te opowieści i je uładza, wyrządza naszym dzieciom potworną krzywdę. Przy Dylanie myślałem sobie, no tak, Dylan jest traktowany jako ikona popu czy pop-folku. Te ilustracje pana idą kompletnie w kontrze do tego. Wszystko o nich można powiedzieć, ale nie to, że są popowe. Z kolei Kawka w kolorze to też dla niejednego jako herezja zabrzmiał, bo wręcz jest kanon ilustrowania Kawki, że jeśli już do niego są jakieś ilustracje, to one są
często abstrakcyjne, z reguły czarno-białe i tak nam się to wszystko gdzieś w głowie razem zgrywa. Tymczasem u Andrzeja Krause Kawka w kolorze, więc mnóstwo zaskoczeń, mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy państwo w tej książce znajdą. A jakie jeszcze książki czekają? Czy to już jest komplet tych, które pan... Nie, ja mam długą listę pozycji, ale właściwie nawet nie chcę o tym mówić, ponieważ mam wiele projektów, które zaczynam i jakby nie mam czasu ich kontynuować i jestem właściwie pod presją czasu, żeby do nich wrócić. I jednym z takich projektów, o którym mogę powiedzieć, to jest na przykład zrobienie talii kart. Z tym, że każdy jeden numer to ma być zupełnie inna karta. To trzeba zrobić, ale ja właśnie wspomniałem, nie mam czasu, bo nie skończyłem Pinokia, nie skończyłem Italo Calvino i czegoś tam jeszcze nie skończyłem. A to a propos kończenia rozpoczętych przedsięwzięć. Może nie trzeba czekać na te 10 sekund w jakichś archiwów, może się nigdzie nie odnajdą. Dzisiaj techniką cyfrową może byłoby łatwo, żeby z pomocą kogoś dokończyć lekcję fruwania i Lekcja fruwania jest skończona. Teraz trzeba zrobić nową lekcję, nie wiem czego, ale innego fruwania. Mogę dodać swoje 5 groszy. Otóż Kawka, oglądając prace Andrzeja, które są zupełnie w poetyce rzeczywiście no, nie tej, którą chcę przywołać, Kawka miał swojego świetnego ilustratora i gdzieś czasami widzę w niektórych tych dawniejszych pracach Andrzeja być może świadome, być może zupełnie przypadkowe inspiracje, mianowicie Daniel Mróz, który ilustrował Kawkę Lema. Także i gdzieś to echo jest, pojawia się. I chciałabym powrócić do tych największych artystów. Mówi się, że artyści zawsze dialogują, wchodzą w dialog z jakimiś przodkami, którzy są wyzwaniem, którzy są prowokacją, żeby no, jakoś w taki, a nie inny sposób coś z nimi pogadać, do czegoś dojść. Wielcy artyści, w tym właśnie Goya. Andrzeju, jakie jeszcze są dla ciebie postaci, z którymi chcesz wejść w dialog? Poza Goją, który jest gdzieś tam, cały czas o nim myślę, to moją inspiracją i jakąś dyskusją artystyczną może być rozmowa z Granvillem, francuskim ilustratorem XIX-wiecznym, którego uważam za jednego z najlepszych. Z bardziej współczesnych, który robił na mnie wrażenie i do tej pory prawdopodobnie też gdzieś w mojej twórczości to występuje, to był Saul Steinberg, amerykański rysownik, którego do tej pory mogę powiedzieć, że jeden z największych we współczesnej i twórczości gazetowej, ale nie tylko gazetowej. Ponieważ on był wzorem dla po prostu kilkudziesięciu można wymienić wielkich rysowników, którzy jakby się inspirowali jego twórczością. Ale tak naprawdę to chyba właściwie XIX-wieczni rysownicy, ci francuscy i potem ilustratorzy angielscy. To byłby Teniel i Rachman. Rachman bardziej tutaj w kierunku wycinanki, a Teniel jako klasyka ilustracji książkowej w ogóle. Ja nie wiem, czy w naszej formule jest przewidziana sesja pytań i odpowiedzi. Na pewno. I zaraz puścimy jeden mikrofon na salę, bo na pewno państwo mają swoje pytania. Ja jeszcze tylko chciałem o jedną rzecz dopytać, bo ja z kolei sobie zapisałem przy Dylanie, że taka nuta szagalowskich rysunków gdzieś tam się pojawia i byłem ciekaw, czy to rzeczywiście jest jakiś trop, czy ja sobie zupełnie coś wyimaginowałem? Chyba nie, bo po prostu te rysunki ja starałem się jakby
Znaczy zacząłem je robić jakby w takim ciągu, to była niby, to miałoby niby być kontynuacja po Kawce, bo jest tam jakieś podobieństwo w niektórych z nich, ale dążyłem do jakichś bardzo takich... Początek był taki, że myślałem, że to powinno być bardziej abstrakcyjne, ale ostatecznie te ilustracje stały się takimi dosyć realistycznymi rysunkami. Proszę Państwa, chciałam jeszcze prosić Andrzeja, żeby powiedział o dramacie, który go spotkał bardzo niedawno, ale spotkałby nas wszystkich, ponieważ w pewnym momencie, całkiem nieodległym wobec wernisażu, który będzie za niedługo, prawie okazało się, że no, Andrzej stracił część bardzo ważnych prac. I Andrzeju, ja wiem, to jest historia, która cię kosztowała wiele zdrowia i nerwów, ale na szczęście okazało się, że przecież ty masz tyle tysięcy prac, że te 30 kilka, nie pamiętam już ile było, zaginionych. Ja po prostu, bo prawdopodobnie Państwo nie znają tej historii, w autobusie nie wiem, czy przysnąłem, czy zagłębiłem się w myślach jakichś, zostawiłem w autobusie pudełko z rysunkami. Było to 13 dużego formatu rysunków ze Guardiana, które miałem zeskanować, bo oryginały miałem wysłać właśnie do Zachęty. Plus całe 24 strony nowego kalendarza mojej ręcznej roboty, który raz w roku robię rysunki i ilustracje. I to zgubiłem w autobusie. I nigdy to się nie odnalazło. W angielskim autobusie. Tak, w angielskim autobusie. Apelowałam na Facebooku do uczciwego znalazcy, ale się takowy nie znalazł. W związku z tym, gdyby nie to, że Andrzej no, ma tak bogatą dokumentację i na szczęście było czym zapełnić pustkę. Niemniej pamiętam nasze maile o tym właśnie dotyczące tego dramatu, no bo po prostu no to dla artysty strata, ile tam było w sumie rysunków, 24 i 13, to jest 37 rysunków. Więc proszę Państwa, przywołam tę historię, bo prawdopodobnie mam, no to oczywiście są tutaj osoby na sali, które ją znają. Niemniej rzeczywiście taki dramat, do ostatniej chwili napięcie, więc no całe szczęście, że te ileś tam tysięcy, nie wiem, Andrzeju, ty sam może jesteś nieświadom, jak wiele rysunków zrobiłeś. Ja nie wiem. No, w każdym razie uratowało, zastąpiło te 37. No i teraz wznoszę toast za te kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, które ocalało. A na szczęście prace, dzieła sztuki mają swoje własne życie całkiem tak jak ludzie, więc mam nadzieję, że długie i ciekawe historie jeszcze przed tymi zaginionymi planszami również. Proszę Państwa, ten mikrofon teraz będzie ruchomy. Kto chciałby... jest jeszcze jeden mikrofon. Znakomicie. W takim razie proszę bardzo zgłaszać się do pytań. Jestem pewien, że chcieliby Państwo uzupełnić tę naszą niezgrabną rozmowę. Możemy nawet na dwie ręce. Jeśli ktoś tam z tyłu ma bliżej do mikrofonu, to proszę. Ja tu z przodu, jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać, to również w tym momencie zapraszam. Mistrz naprawdę bardzo rzadko jest w Polsce. A jeszcze rzadziej można się z nim spotkać. Nie ma pytań. Chyba pan, panie Andrzeju, onieśmielił tak okrutnie publiczność po prostu. O rolę diabła w twórczości mistrza. O diabła. Wychodząc tutaj, spojrzałem jeszcze na takie rysunki na ścianie, u mnie wisi w domu, po śmierci Maćka Rybińskiego, jak diabeł łamie pióro. Aha. I wiele innych, wiele diabłów w rysunkach pańskich widziałem, więc to tylko, co te diabły znaczą. To jest...
te diabły. No jest to ten diabeł, który gdzieś za nami stoi i patrzy na nas cały czas. I w ogóle strasznie miesza cały czas w naszym życiu. Tak ja sobie myślę, że to jest jednak diabeł, że ten ciemny typ, który nam przeszkadza i który mąci w naszym życiu. W związku z tym on się pojawia. Ja staram się w rysunkach, jeśli używam tego typu postać, próbuję jakiś dialog z nim prowadzić, jakąś dyskusję na temat ludzkiego życia. A też jego, zauważmy, jego pomagierzy niesłychanie często się pojawiają w pana prasowych rysunkach jako siła podpowiadająca rozmaite czynności dziwnym trafem ludziom zajmującym się aktywnością publiczną albo jakoś... Tak, tak. To gdzieś to jest połączone. Zapraszam do mikrofonu. W takim razie powrócę na scenę i będziemy kontynuować tę rozmowę. Panie Andrzeju, czy jest w takim razie w tym momencie jeszcze taka technika, nad którą pan się zastanawia i z którą chciałby chętnie poflirtować, a nie miał do tej pory czasu i myśli sobie, skoro już tyle rzeczy się zmieniło w ostatnich latach w moim podejściu do tworzenia, skoro spróbowałem paru zupełnie nowych rzeczy, może coś jeszcze za panem Ale wie chodzi? Pan, trudno mi nawet byłoby powiedzieć co, ponieważ jakoś wszystko, co robiłem do tej pory w swoim życiu, jakoś powstawało naturalnie. Wychodziło jakby jedno z drugiego, jakby to, że zacząłem rysować, mimo że nie myślałem, będąc studentem, chciałem zostać reżyserem filmowym. W ogóle na początku nie myślałem o tym, żeby rysować. Jakoś naturalnie zacząłem rysować do gazet i te gazety mnie wprowadziły w świat książki. Świat książki mnie wprowadził nagle w coś innego. I właściwie to jakiś w jakiś automatyczny sposób to powstawało. Także nie wiem, czy chciałbym jakąś nową technikę, a jeśli będzie jakaś nowa technika... To w naturalny sposób sama się pojawi w chwili, która będzie dla niej odpowiednia, krótko mówiąc. Ja sobie wynotowałem tutaj też z wywiadu, który państwo znajdą w tej książce, taką oto pana wypowiedź na temat początków... No flirtu właśnie z rysunkami prasowymi. To jest pana relacja następująca. Na malarstwie spotkałem Andrzeja Dudzińskiego, który przyjechał z Sopotu. Nawet go dobrze nie znałem, ale przyszedł któregoś dnia i powiedział, że w Szpilkach jest Krzysztof Teodor Teplitz i szuka młodych artystów. Dudziński pokazał mu jakiś swój wydrukowany rysunek. Idź tam, narysuj coś. No i narysowałem. Pamięta pan ten pierwszy rysunek? Co to było? Jakiś, to był taki bardziej surrealistyczny żart, ale powiem panu, że poszedłem, zrobiłem te rysunki, bo przede wszystkim pomyślałem o 100 zł czy tam 200 zł, ponieważ byłem wyjątkowo nie miałem pieniędzy i w ogóle bardzo ciężko mi się żyło finansowo. I jakby tym napędem to była myśl, że może raz, że coś zrobię śmiesznego, wydrukuję, ale przede wszystkim, że zarobię jakieś pieniądze. A to jest trochę paradoksalna historia, bo zdaje się, że akurat to miejsce i ten zamawiający i ten tytuł mogły mieć decydujący wpływ na dalsze pana ścieżki z tego prostego powodu, że pewnie gdyby to nie było pismo satyryczne, tylko gdyby to było pismo, nie wiem, dla dzieci, albo pismo o sztuce, albo literackie, no to podejrzewam, że zamawiający życzyłby sobie klasycznej ilustracji. Natomiast pismo satyryczne ma swoje wymogi. W związku z tym w tym momencie rodzi się coś tak naprawdę jest odmienną rodziną, odmiennym rodzajem sztuki, bo to nie jest ani ilustracja, ani to nie jest pisana anegdota, to jest coś, co rodzi się pomiędzy. Tak naprawdę coś, co rodzi się
później pomiędzy głową tego, który jest odbiorcą, a tą chwilą, kiedy jego umysł i oko ogarną niemal jednocześnie albo po sobie w jakiejś kolejności to, co jest napisane, to, co jest narysowane. Niesłychanie mnie ta historia, ten początek w związku z tym fascynuje. Wie pan, no, idąc, czy robiąc pierwsze, idąc do Teplica z rysunkami, czy rysując pierwsze rysunki, ja w ogóle nie myślałem, że długo to będę robił, że w ogóle będę to robił. W ogóle nie wiedziałem, czy mi wydrukują i jaki to będzie wpływ jak na mnie, czy ja będę chciał to kontynuować, czy nie. Z tym, że oczywiście robiąc rysunki do szpilek, ja myślałem bardziej właśnie o jakimś frywolnym, o żartach. Nie traktowałem tego zbyt serio. I rzeczywiście, kiedy zacząłem robić różne rzeczy, kończąc studia, w trakcie studiów jeszcze to się zaczęło dziać. I w momencie, kiedy skończyłem studia, nagle się okazało, że jest propozycja, żebym zaczął publikować w tygodniku Kultura, raz w tygodniu mieć jeden rysunek. Taki jakiś żart. Po prostu ja miałem proponować. I wie pan, to zupełnie jakoś na mnie oddziałało w inny sposób. To znaczy nagle pomyślałem, że to jest moje miejsce, gdzie ja muszę coś powiedzieć. W śmieszny sposób, czy nie w śmieszny, ale potraktowałem to bardziej serio niż to, co robiłem do szpilek. I to właściwie spowodowało, że wszedłem w ten rysunek satyryczny, rysunek społeczny i że stało się to częścią mojego życia. I to kultura. Nie, szpilki to była przyjemna rozrywka, o tak mogę nawet, a kultura stała się jakby moją pracą. Czyli krótko mówiąc, Andrzej Krause z epizodu szpilkowego to było bardziej skrzyżowanie jujki z mleczką, a prawdziwy Krause narodził się dopiero, kiedy zaczął trochę mądrzej kombinować dla kultury. Chyba tak, tak. Tak to było. Ale dla publiki zagranicznej pan jest artystą niemym. To znaczy nie w tym sensie, że nie przekazuje treści przez swoje rysunki, ale od samego początku, jak rozumiem, pobytu w Wielkiej Brytanii decyzja była taka, nie będę próbował wchodzić w... Tak, ale była to prosta sprawa, ponieważ ja w ogóle angielskiego nie znałem i w związku z tym musiałem wymyśleć czy spróbować stworzyć taki świat swojego rysunku, który byłby zrozumiały bez słów. I rzeczywiście wprowadziło mnie to na znacznie wyższy, tak ja to oceniam, na znacznie wyższy poziom twórczości. Czy moja twórczość się rozwinęła w ten sposób, że stworzyłem jakiś nowy świat, którego bym pewnie nie stworzył, gdybym w dalszym ciągu wymyślał żarty z tekstami. Ale też powiedzmy sobie szczerze, że to jest zupełnie inny rodzaj rysunku niż zwykle w brytyjskich dziennikach można znaleźć, bo nawet w tak prestiżowym tytule jak Times, no, ja byłem lekko zdumiony, kiedy zacząłem tam regularnie zaglądać i odkryłem, że metoda komunikacji autorów rysunków z publiką jest trochę taka jak w latach 40. i 50. w prasie komunistycznej. To znaczy tak, na rysunku, jeżeli bohaterem jest Angela Merkel i ktoś tam jeszcze, to przede wszystkim trzeba narysować przejaskrawioną Angelę Merkel i tam innych bohaterów aktualnej historii, czy bieżącego premiera, czy ten, dołożyć do nich jakiś wyolbrzymiony rekwizyt, nie wiem, sakiewkę z pieniędzmi, rakietę, nie wiem, wielbłąda, w zależności od tego, czy to dotyczy kryzysu na Bliskim Wschodzie, prawda, czy problemów finansowych, czy ten. A tak naprawdę, i to jest tylko tło, bo tak naprawdę przesłanie rysunku robi gigantyczny dymek lub dwa dymki, w których, prawda, kawę na ławę to wszystko jest wyłożone. No to pan na tym tle jest człowiekiem z zupełnie innej bajki. Starałem się tutaj, mówiliśmy o moich mistrzach, czy o wielkich artystach, do których się odwoływałem, że uważałem, że należy stworzyć jakiś świat uniwersalny. Mam nadzieję, że go stworzyłem, że udało mi się zbudować taką serię symboli i
znaków, które mogę spokojnie używać, nie popadając w samozarozumienie, o tak bym powiedział, co po prostu powoduje to większą skromność w moich rysunkach, tak mi się wydaje. Ale wprowadziło mnie to w inny świat, tak myślę. Chciałam powiedzieć, że przede wszystkim, nie wiem, za dwa dni prawdopodobnie będzie kolejna okazja na konferencji prasowej w Zachęcie, żeby porozmawiać z Andrzejem Krause, no przede wszystkim zobaczyć wystawę. Więc ja nie wiem, jeżeli Państwo mają jeszcze, no, już jak się okazało, nie ma pytań, a mają ochotę, bo my możemy długo rozmawiać. A to przez dwa dni akurat można przeczytać książkę. Natomiast właśnie myślę, że już tak z takim backgroundem, no to będzie lepiej rozmawiać, bo ale musimy dopytać jeszcze o jedną rzecz, o te drzewa, o których na początku wspomnieliśmy. Tak. Była ta osobna wystawa w 2018 roku. To jest jeszcze zupełnie inny świat. Tak. Bo mówiliśmy o świecie wycinanek, mówiliśmy o świecie ilustracji, mówiliśmy o świecie tym satyryczno-politycznym rysunku prasowego. Natomiast te prace, które dwa lata temu można było w Warszawie obejrzeć, to jest jeszcze wycieczka w zupełnie inną krainę. Skąd się wzięła, panie Andrzeju, ta fascynacja i te prace? Fascynacja drzewami na pewno we mnie zawsze drzemała, ale odkryciem tego było nasze z moją żoną regularne jazdy do Włoch. I mimo że moja żona przez wiele lat mnie namawiała, żebym spróbował coś narysować z natury, ja odmawiałem tego. Po mojej chorobie, kiedy byłem dosyć słaby i zacząłem uczyć się na nowo chodzić, mieszkamy w Londynie niedaleko Kensington Gardens. Takim spacerem było dojść najpierw do tego parku, a potem przechodzić przez ten park. I chodząc po tym parku, chodząc jako ten półinwalida, czy człowiek, który wraca do życia, do pełnego życia, odkryłem te drzewa inaczej. Te drzewa dla mnie nagle zaistniały jako symbole, jako znaki i zacząłem je rysować. I nagle się okazało, że potrafię je narysować. I bardzo mnie to wciągnęło i właściwie do tej pory poza wycinankami najchętniej robiłbym rysunki z natury, drzew. Do tej pory nigdy niczego z natury nie robiłem i to było dla mnie również wielkie odkrycie. I tak jestem z tymi drzewami tak na co dzień, ponieważ codziennie, przynajmniej raz dziennie w jedną stronę idąc do pracowni i z Bayswater do Chelsea, to jest jakieś 5 kilometrów, idę pieszo i przechodzę przez cały Kensington Gardens i widzę te drzewa codziennie i one mnie inspirują i próbuję je zanotować. To tyle. Ja myślę, że jeśli ktoś ma jeszcze pytanie, jeśli ktoś chce, to bardzo chętnie odpowiem. Tam ktoś podnosi rękę. Prosimy o przekazanie mikrofonu. W ogóle dobry wieczór. Ja bardzo przepraszam, bo ja się spóźniłam na spotkanie. Nie bardzo wiem, czy mój komentarz będzie właściwy, ale ja chciałam podkreślić jeszcze jedną taką bardzo piękną stronę pana Andrzeja. Mianowicie on jest znany głównie z rysowania do Guardiana i innych czasopism londyńskich. Ale on wspiera w cudowny, wspaniały, przyjacielski sposób taką chyba najważniejszą dla Polaków gazetę Nowy Czas w Londynie, która relacjonuje wydarzenia kulturalne, która uczestniczy w życiu Polaków i Londyńczyków. A pan Andrzej cudowne grafiki właśnie tam zamieszcza, wspierając to czasopismo i jakby komentując wydarzenia na bieżąco w najbardziej właściwy, artystyczny, komunikatywny i kulturalno-polityczny sposób. Nie ma tutaj tych ludzi, którzy reprezentują tą gazetę, ale myślę, że bardzo chcieliby podziękować. To ja tak po cichutku i z oddali. I przepraszam, że się spóźniłam, no ale niestety prosto z lotniska, więc... Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Zapraszam przede wszystkim wszystkich do Zachęty na niezwykłą wystawę, bo przypomnijmy, książka Pan Pióro towarzyszy tej monograficznej wystawie zatytułowanej Lekcja fruwania, tak jak praca dyplomowa, czyli
czyli ten film, o którym mówiliśmy, film animowany dla studia miniatur filmowych zrealizowany w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w roku 73. Po długich, długich, burzliwych latach studiów 67-73 będzie, proszę Państwa, co oglądać w Zachęcie. Jest co oglądać i co czytać w książce Pan Pióro. Doprawdy niezwykłe wydawnictwo. Bardzo dziękuję Panie Andrzeju. Dziękujemy. Za to, że zechciał Pan być ja dziś z nami. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Moniko. Myślę, że na pewno będą i ci, którzy zechcą autograf. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim. Serdecznie dziękuję także panu doktorowi Łukaszowi Michalskiemu za to, że PIW zechciał wydać tę cudowną książkę i za to, że zaprosił nas, byśmy wszyscy dziś mieli okazję tu gościć. Dziękujemy. Dziękuję Państwu.